Ukończ kurs podstawowe zarządzanie. Aha, jeszcze będę mógł pracownika zatrudnić. Dobra, to w niedzielę damy zamknięte. Kurde, 10 godzin to musi być? Dawaj, od razu wdycha. I to czekaj, to jutro też trzeba zamknąć. Poniedziałek też off. O 8 się otwiera, a to zaraz w sumie. Dobra. I prawie idealnie. Co mam tu zrobić? Jakiego typu pracownika chcę zatrudnić? Tutaj, obsługa klienta. Jak najmłodszy najlepiej. Nielegalnie zaparkowałem. Trzydzieści lat, obsługa klienta 23%. Pół etatu. Czemu tylko pół? Dobra, niech będzie. Więc teraz? Ale w 12 godzin pracujemy, chłopie. Dobra, sobota, niedziela wolna będzie miało. 10 godzin tygodniowo, to dużo? Chyba nie. Well, look at who's the boss. You did a good job on that hire, kid. I know having an employee takes a big cut out of what you're taking in. But it also gives you extra time. Time to start cleaning up these floors. Oh man, they're cleaning station muszę kupić. Chcę kupić? Cleaning station. No forma będzie dopiero na 30 levelu jakoś. Wrzuć to do fury. Żebym ja musiał z mopem biegać? Floors, we're looking good. Make sure you keep them clean. You don't want the customers walking around in a dirty store, okay? All right, now, back to business. Maybe it's time to start looking for other opportunities. By any chance, that's okay. You noticed that people, your customers, are looking for something to drink. Zacząć szukać innych możliwości. About stocking a fridge or something like that with cans of soda. You can make some extra money on that. Drink fridge muszę kupić. To jest to, przemysłowa, lodówka. Lodówka na napoje, o. Dobra, jedna chyba styknie. Dobra, i co ja to muszę kupić? Box of soda cans. Puszka napoju. Chyba puszka napoju będzie. No nie mogę, dobra.
Chłopy sobie przyjdą po upominek i będą mogły sobie kupić ten. Coś do picia. Ja pierdzielę, co za korek. Ty, nie wziąłem tego. Lodowa. I napoje. Dobra, git. There you go, kiddo. Continue listening to your customers and keep improving. Keep improving. By the way, no dobra. Myślę, że powinieneś rozważyć otwarcie nowego biznesu. You should consider opening a new business. That said, musisz wiedzieć, czego ludzie chcą, więc tego aplikacja. Market Insider. O. Burgerów potrzebują. No. A 9 biznesów jest w burgerach. Aha, według popytu, czekaj, to. Drogi prezent, ty. Trzeba drogie prezenty wrzucić. Zero biznesów to ma. Now you know, in business we always research a market before we go into it. You'll never get rich by supplying products that aren't in demand. Jeszcze jakiś dyplom muszę mieć, ja pierdolę. Dobra, ja bym najpierw pojechał po ten. Po te drogie upominki. Ale to muszę A, za dużo roboty z tym jest. Administracji biznesowej? Ta. 24 godziny trzeba. I mogę dzisiaj tylko 4 godziny. Zysk 184 dolki tylko. Tak mało. 13 godzin mogę. Dawaj. Jeszcze raz będę musiał. Dobra, ile zostało? 7 godzin jeszcze. Dobra, żarełko na szybko. Ale to mało daje tam różna żywność. Ja pierdzielę. Poczekaj, bo to był fast food. Tutaj. Aha. Kurwica, jaka kolejka. Zadowolenie ma 22%. Bo chciał pół etatu tylko. Aha, tu jest. Biznes jest brudny i wymaga czyszczenia. Zaokrąglona półka wkrótce zabraknie tanich upominków. O pierdziele. Jak to brudno. 77% to brudno. Tyle godzin zostało. Git, mamy to.